Cześć, witam was serdecznie w kolejnym materiale wideo z gry Far Cry 4 i muszę wam powiedzieć, że do tego momentu musiałem z powrotem przyjść z tej wioski takiej małej, której tam musiałem wcześniej pokonać kilku przeciwników i rozegrałem sobie to na zupełnie inny sposób, ponieważ pierwsze co zrobiłem, to wypuściłem tego zwierzaka z klatki, który to rozwalił po prostu wszystkich przeciwników, nie musiałem nic robić. Zwierzak był tak wściekły na tych swoich oprawców, że ich powybijał, no i potem uciekł, więc zobaczcie, można na kilka sposobów praktycznie takich przeciwników rozwalać i wydaje się najbardziej sensowne wypuszczenie zwierzaków i gdzieś tam się schowanie. Ustawiłem sobie też czułość, w końcu dobrze fajnie się tutaj strzela, więc dobra, lecimy sobie dalej z misją. Mieliśmy tutaj właśnie do tego miejsca dotrzeć. Też dostałem informację od was, że Far Cry'a można w bardzo fajny sposób ukończyć w 15 minut. To jest taką ciekawostką, bo rzadko w którą grę tak szybko to się skończyć. I oczywiście postaram się wam to pokazać na kanale. To jest prawda i to jest możliwe, więc pokażę wam to na kanale, jak to wygląda. Być może nawet jeszcze i dzisiaj. Dobra, ci są... Dobra, amunicja zebrana. Mamy też apteczki, bo się na pewno przydadzą nam. Why are you guys helping me? You're the son of Mohangani. You may not know it, but that name carries a lot of weight in Kirat, especially for the Golden Bath. Are those army guys still looking for me? Bagan men will stop at nothing to get you back. Damn. Some of Bagan's men managed to track us. They'll be here any second. Co spróbuję, czy nie będę mógł iść na górę jakoś i z góry ich powybijać, bo to by też było dosyć ciekawe. Dokładnie, mogę. No, będzie robił wszystko, żeby nas tutaj z powrotem zabrać do siebie. Będziemy musieli przed nim uciekać. Ale też słyszałem, że w recenzjach fabuła gry to jest jedno, a zdecydowanie przyjemniejsze jest wykonywanie jakichś misji pobocznych, bawienie się, latanie sobie po tej dżungli. To też będzie fajna okazja, żeby pobawić się na streamach. Wow, tam, dobra. Wziąłem te apteczki, bo naprawdę tutaj uzdrawianie się, tak samo jak w Far Cry'u trójce, nam się przyda. Gdy mają też te białe stroje, przez to naprawdę ich ciężko zauważyć. Wow, gdzie? Ha, pięknie! Już sam początek mocny. No i po przeciwnikach, starczyło kilku wybić, cała reszta zginęła śmiercią. Przez naturę po prostu zginęła. No jest to epickie, co nie? Naprawdę, podoba mi się. You're a tough man to kill, brother. That's a good thing, right? No i dopiero sobie ukończyliśmy prolog, tak więc kurczę, tą misję mogłem jeszcze zacząć w poprzednim odcinku. How did you know to find me? He saw Bacon's chopper nearby. He's never down this far south, and I wanted to know why. Lucky for you, we were in the area when we got Darpan's text. Well, we're here. Welcome to Banapur, home of the Golden Path. Who's this?
Where's Darpin? He didn't make it. This is Ajay Gale, Mohan's son. Let me understand. Darpin's dead? Hmm? And you brought me this? I'm not involved in whatever this is. I'm just looking for Lakshmana. We're in the middle of a fucking war. We don't have time for tourists. What was I supposed to do? Just leave him there? A kobiety jak zawsze marudzą. I'm sorry, brother. Amita's a little touchy. I'll talk to her. As for Lakshmana, it sounds like it could be a temple or shrine. But if that's the case, it's in the north. The north is enemy territory, and we can't get you there, not yet. Go and clear your head. Come find me when you're ready. No dobra, przed wykonaniem misji jeszcze, jak widzicie, pewnie będziemy mieć możliwość zobaczenia sobie, jak to miasteczko wygląda. Co tutaj ciekawego w ogóle mamy. Kurczę, zobaczcie, na jakich my jesteśmy w ogóle w wysokościach. Dobra, co tu mamy? Też sporo kasy zdobyliśmy, więc może coś sobie kupimy. Kurczę, naprawdę to wszystko jest bardzo szczegółowe, ładne. Gdzieś tutaj była możliwość. I mi znikło. O, przytrzymaj, aby handlować. Dobra, odblokowano nową broń, to jest pierwsza rzecz. Kolejną broń. Kolejną. O! Łuk się przyda. Sakra. Uzupełnij amunicję, kup i dostosuj broń, sprzedaj broń. Tylko wszystkie? Nie wszystkie, dobra. Dziecięcy rysunek nam się nie przyda raczej. Przewodnik przyda się, mała butelka alkoholu. Może będzie przydatna do leczenia, więc kartka od mamy. A to niech zostanie. Skóra, to sprzedamy, to nam nie jest potrzebne. To też sprzedamy. To też. Zimne oknie tak samo. No, sporo tej kasy mam. Zobaczymy, po ile jest w ogóle broń. Jakieś inne rzeczy. Kamizelka kuloodporna. Wiecie co? Innej, lepszej kamizelki tutaj nie widzę, ale wydaje mi się, że warto by było sobie ją kupić. Ale zobaczmy, co jeszcze tutaj można w tej grze kupić. Mamy nowe bronie, jak widzicie, nie są jakoś specjalnie drogie. Patrząc na stosunek tego, jak szybko zdobyłem 50 tysięcy tutaj tych pieniędzy, tak? Co tu jeszcze mamy? Bronie wyjątkowe, no te już sporo kosztują, jak widzicie. Poza tym też większość z nich jest jeszcze zablokowana. Amunicja, no i mapy. Mapy to jest też kolejna rzecz. Czyli zobaczcie, to tak samo jest jak w Sunset Overdrive, którego wam pokazywałem ostatnio. Możemy sobie kupić mapy, dzięki czemu łatwiej będzie nam lokalizować przykładowo jakieś maski tutaj do zbierania. Pewnie tutaj jakieś widziałem łupy. Więc to wszystko to trzeba osobiście też pokupować, więc no warto, na pewno warto tutaj napadać na zwierzęta, warto też przeszukiwać ciała przeciwników. Takie rzeczy na pewno też będę sobie robił poza YouTube'em, ewentualnie na streamach, gdzieś tam sobie pójdę w las, pozabijam zwierzęta, zdobędę sporo kasy, a już nową broń sobie po prostu kupię, kiedy to będę te pieniądze miał, już tam, no, po prostu na YouTubie, tak? Więc dobra, pierwsze co zrobimy, to na pewno przyda nam się kamizelka kuloodporna. Okej, okay. I broń może jakaś, czekajcie, zobaczymy, co tutaj mamy. Mamy 31 tysięcy. Jeszcze ten AK chyba na razie będzie ok. Amunicja. O, noże się przydadzą. Nie można więcej, dobra. Miny.
Okej, co tu jeszcze? Jeszcze granaty weźmiemy. Szkoda, że można mieć tych granatów na razie tak mało, ale wydaje mi się, że znowu trzeba będzie jakoś zwierzęta tutaj pozabijać, zbierać z nich skórę i potem sobie wytworzymy. Tak jak wiecie, jak w Far Cry'u tutaj trójce to bardzo podobne wszystko jest. To myślę, że jest dosyć pozytywnym aspektem. Zupełnie. Okej. Dobra, to tyle. Naprawdę, ładnie to wygląda i klimatycznie. Pełno jakichś różnych, jak widzicie, posągów, bożków i tak dalej. No, jakichś porąbańców też nie brakuje. The Golden Path leaders. A two-headed elephant pulling in opposite directions and going nowhere in the end. One of the first things Amita did when she came to power was to bring women into our fighting forces. That upset a lot of people. Amita claimed to be Kirat's first woman warrior in centuries, or so they say. But of course, she wasn't the first. Women have always fought in Kirat's war. Their involvement has just been ignored in the history books and forgotten through time. But Amita's changing that for the better. More power to her. Fajnie, że możemy też sobie pogadać z takimi normalnymi ludźmi. No, powiedzą nam jakieś różne historyjki, więc to też fajnie dosyć wygląda i mi się podoba. Zobaczymy, czy z tymi możemy pogadać. Zobaczymy jeszcze, co tutaj coś mamy. Aha, czyli tu już mamy wyjście normalnie na, wiecie, otwarte tereny. Możemy się pobawić, możemy pobuszować, powybijać zwierzęta. Być może nawet i trafić na jakichś przeciwników, zdobywać ich na jakieś tam różne posterunki. A tu jeszcze nie zwróciłem uwagi, co mamy, czekajcie. Wiem, że tak akurat dzisiejszy odcinek jest troszeczkę pokazowy, taki wiecie, żeby wam pokazać co, gdzie jest i jak to wygląda. No ale postaram się nagrać dzisiaj jeszcze jeden. No, tu też z tym mogłem pogadać. When the Golden Path was united, Mohan Gale was the leader. It was a time of strength and hope for a time. The death of Mohan Gale broke the back of the Golden Path, but maybe the return of his son is an auspicious omen. Time will tell. No zobaczymy, czy damy radę. Aha, tu jest ten, to kato to jest sklep. A tutaj jeszcze powinien być drugi. Tylko z czym ten będzie? Gdzie on jest tutaj, powiedzcie mi? Ja nic nie widzę. A jest tutaj, dobra. Jak tam wejść teraz? A, dobra, mniejsza z tym. Jakiś pewnie kolejny sklepik, który sobie pewnie prędzej czy później zobaczymy. What happened to him? He fell. Pagan floods the airways and we have to endure his bullshit. Enough is enough! I told him to climb up the old bell tower, take over the transmitters, hijack the broadcast locally. Except... I can do it. Way to step up, brother. There's nobody guarding it, but it's a tricky climb. Promise me you won't fall. I promise. No dobra, jak widzicie, taka pierwsza misja tutaj już bezpośrednio związana tutaj z pomocą nie będzie raczej problemem, sama wspinaczka. Znaczy zobaczymy, jak to wygląda, skoro
Jakiś koleś tutaj spadł. O, mamy też kłady. Poczekajcie. Gdzie to jest? Rolki, no dobra. Faktycznie jedna z pierwszych misji w Far Cry'u Trójce wyglądała bardzo podobnie. Też właśnie, pamiętam, jechaliśmy na Tyrolce, też coś tam mieliśmy zrobić z nadajnikami. O ile się nie mylę. No i dobra, kradniemy sobie kłada. Kierowanie. Przyspieszanie, zwalnianie, strzelanie, hamulec ręczny, przy czym miałby wsiąść. A powiedzcie mi, musisz... Aha, możemy też modyfikować pojazdy, ale wiecie co, ciekawi mnie jeszcze jedna rzecz, trzymając broń, czy można zmienić po prostu kamerę, wiecie, to mnie ciekawi. Aha, jeździmy tak niestety, dobra. Automatyczne kierowanie, co to jest? Wow, a miało być tak spokojnie. Ja też, kurczę, myślę sobie, że skoro jestem tak ważną osobą, to raczej oni nie powinni do mnie w ogóle strzelać. Zabili ich? Zabili chyba. Widzicie, poradzili sobie bez problemu. A teraz tak, pytanie, czy ja tam dojdę na pieszo tylko, czy mogę tam wjechać też? Mogę też tam wjechać, dobra. To weźmiemy sobie tego kłada i wjedziemy. Kurde, a tutaj jazda jest naprawdę... A i tak bym dalej nie dojechał, dobra. Muszę sobie potem to sterowanie przestawić też. Pewnie troszeczkę inne to wspinanie niż w tej pierwszej wieży, na którą się udawałem w Far Cry'u Trójce. A nie, tylko tutaj jest ten moment. Aha, czy to jest tam? No dziwne, dziwne, że taki problem mu to sprawiło. Zwróćcie uwagę, że tutaj kilka osób zginęło przy okazji. Prezerwatywa, dobra. Raczej nam się to niczego nie przyda. Okej, dobra. Wchodzimy. No nie jest to jakoś specjalnie trudne, ale już chyba teraz wiem, czemu koleś sobie nie poradził. Przecież miało być pusto, jak widzicie, a nie do końca jest. Dobra. Zobaczcie, ten plakat, który tutaj widzicie, to jest ten sam dosłownie, który ja mam, który dostałem w edycji kolekcjonerskiej. Fajna sprawa, mieć coś, co jest w grze. Gdzie on jest? Jeszcze jeden powinien być przeciwnik. No dobra, wejdziemy na górę i zobaczymy. Dzwonnice. Wdrapuj się na szczyt dzwonnic, aby przejmować pasma transmisyjne z propagandą Pagana Mina.
Nie, wyzwalać dzwonnicę, aby usuwać mgłę z mapy, zdobywając dostęp do darmowej broni, odblokowanych nowych wyzwań i tak dalej. Więc to też będę sobie na pewno robił poza tutaj. Wiadomo, jak będzie gdzieś w pobliżu, to sobie tutaj to wykonam i te dzwonnice odblokuję też, ale będę się to starał raczej robić poza YouTube'em, a skupić się na kanale na wątku głównym. Dobra, teraz uwaga, żebym tylko nie spadł. Okej, jestem. Kurczę, to naprawdę bardzo fajnie wygląda. To nie jest takie drętwe, nie jest tak, że coś jest, bo po prostu trzeba jakąś inną drogę wybrać, tylko po prostu rozwalamy i wchodzimy sobie. Czy naturalne to wszystko jest i takie realne. Czuję, że na górze ktoś jest i nawet kogoś tam słychać. Więc może przez to miał problemy ten koleś, który tam zginął. Znaczy zginął, ucierpiał raczej tylko. No i tak nie. Nikogo tutaj nie ma, jak widzicie. Ale przecież coś było słychać, nie wiem, czy to jakieś radio, czy co. Ale znacznie bardziej te dzwonnice mi się podobają, powiem wam, niż te takie, jakby powiedzieć, te anteny takie z Far Cry'a trójki. Ale nie no, sami powiedzcie, wygląda to naprawdę bardzo fajnie, zdecydowanie lepiej niż w Far Cry'u trójce. Teraz tak, jesteśmy tutaj. Jest pełno też misji pobocznych, ale czekajcie, możemy tutaj wrócić. No jest, szybka podróż. Więc okej, przeniesiemy się szybką podróżą i zobaczymy sobie, jak wyglądają kolejne misje. Bo na razie te misje, wiadomo, początkowe będą takie dosyć łatwe, takie bardziej idź, coś zrób, zobacz w ogóle, jak to wygląda. Misja wypełniona, dobra. Kurczę, ale naprawdę ta gra jest genialna. Ciężko, żebym tutaj jakieś, wiecie, jakieś tutaj opinie o tej grze mógł wystawić po tak krótkim czasie gry, ale naprawdę już coś czuję, że listopad i grudzień spędzę przy tej grze naprawdę wyśmienicie, bo przejście gry to jedno, a zabawa potem w tej grze to jest też zupełnie inna rzecz. Niestety, z tego co widzę. Hey, it's Sabal. Good work on the tower. We're broadcasting on that frequency and bringing the truth to the people. No dobra, ale ja bym chciał jeszcze jakąś misję sobie wykonać. I tutaj widzę literkę A, więc sobie tam skoczymy, zobaczymy. Sabal says I shouldn't be doing this. I am teaching you to protect yourself. Ah, the tourist. I'm Amita. This is Badra. Hi. Keep walking. Look, I overreacted back there. We're at war. We keep losing soldiers. The work keeps piling up. Is there anything I can do? I'm not a soldier, but I want to help. Okay. Sure. There's a farm not far from here. Kanan runs it, but she's old and she could use your help with some wild animals. I need you to keep the hides intact, so use this. Badra. What are you doing? Pick it up. Kurczę, myślałem, że nam da nam jakiś tutaj jakiś trening po prostu, żebyśmy mogli sobie poćwiczyć z tą bronią. Ale jak widzicie, nie. A, i nawet znikła. Dziwne.
Good to see you. No dobra, bierzemy znów kłada i pojedziemy sobie, nawet to jest blisko tutaj. Nie wiem czemu, ale wydaje mi się, że z tą kobietą będziemy mieć kiedyś romans. Nie mam nic przeciwko, ale też nie wiem, czy czasami się nie mylę. Dobra, wysiądziemy stąd. Fuck. Amita sent me over. She said you might have some kind of wild animal problem. No i coś się nie kwapi do rozmowy. Hey Amita, I have no idea what I'm supposed to do here. Wolves are a common nuisance for Kanan's farm. She's killed off a number of them, but this year they're especially aggressive, and I'm worried about her. There's a den nearby. Clear it out, huh? I think Kanan has supplies stockpiled somewhere on her farm that you can use. And Ajay, skin your kills. We can always use the pelts. No dobra. Tych zwierząt chyba raczej oprawić nie możemy. Dokładnie. A tu. Musi walić. Dobra. Lecimy sobie tędy. Raczej na legowisko nie będziemy jechali kładem, a pójdziemy sobie na pieszo, tym bardziej, że nie jest jakoś daleko specjalnie. Przytrzymaj R2, aby naciągnąć cięciwę, puść R2, aby strzelić, jeśli aby zdjąć strzałę z cięciwa. No dobra, o. Ojej! Kurde, nie spodziewałem się, że myślałem, że jedna strzała wystarczy na niego. Dobra. To skubaniec jeden, no. Okej. Trzeba uważać i pewnie tylko trafiać w głowę. Bo inaczej, jak widzieliście, może się to źle skończyć dla nas. Tutaj skrzynia. Worek ryżu i kasa. No kasa się przyda. Na pewno, bo ta broń, widzieliście, już ta lepsza taka broń, którą na pewno bym na sobie chciał kupić, no sporo kosztuje. Dobra, mamy jednego wilka. Kolejnego. Tutaj ktoś musiał zginąć. No, tam nawet widzę, jakiś kolej zginął. Przyjechał na kładzie i po nim. Tu będzie to legowisko. No już nigdzie więcej. Dobra, ale tak czy siak będę musiał podejść znacznie bliżej, bo z takich odległości to nie ma szans, żebym go zabił w ogóle. Miałem problem, żeby zabić wilka z takiego bliska, co dopiero z takich odległości. Ale fajnie, że jest szybka podróż zawsze do miejsca, w którym się znajdujemy, czyli tej wioski takiej. Bardzo fajna sprawa, bo nam wiele ułatwi. Ja lubię sobie, wiadomo, buszować i tak dalej, ale kiedy się nagrywa materiały, zdecydowanie lepiej jest wykonywać szybką podróż. Czemu ja nie mogę w nich trafić? Wow, znowu to samo. Dostał teraz dopiero. Dziwne. Nie wiem za bardzo, jak w tym. Nie wiem na co patrzeć, bo patrzę na ten wskaźnik, te dwie takie ten i na to. Wiecie o co chodzi? Te dwie takie tutaj kreseczki są wbite w ten łuk. Na podstawie tego tutaj sprawdzałem, ale i tak nie trafiłem. Nie wiem, albo byłem za daleko, albo co. Nie no, za daleko nie, no przez łuk, tak? A nie jakiś, nie wiem, kurczę, nóż. No, sprawdzimy na tym teraz.
On tam jest zajęty. Dajcie mi też oczywiście znać, jakby to. Dajcie znać, jakby to. Jak bym mógł tutaj, na co bym miał to patrzeć. Na to jednak, dobra. Okej, dobra, już nie musicie mi radzić. Nie tak chodzi o te dwie kreski, ale to trzeba troszeczkę bardziej naciągnąć ten łuk. Bo w przypadku tej tutaj czułości doradziliście mi naprawdę bardzo dobrze i teraz zdecydowanie lepiej się gra niż w tym pierwszym odcinku. Dobra. Weźmiemy jeszcze skóry z tych wilków. Dobra, ten chyba już tutaj jest. Dobra, wszystko. Teraz tak. Szkoda, że też ludziom nie możemy pomagać. Szczanur jest dawno martwy pewnie, więc i tak by mu się pomoc nie przydała. Skrzynia. Też aż pewnie dziwicie się, że ja tutaj wszystko w grze przyglądam. Każdy skrawek. Z każdy skrawek tutaj terenu przeglądam, ale naprawdę to jest mega przyjemne, więc pod tym względem aż chce się to robić, uwierzcie mi na słowo. I tutaj chyba już wszystko. Weź koleś też niestety musiał zginąć. Pieluchy dla dorosłych, po cholerę mu to. Wszystko tak, zniszcz, leży. A jak to zrobić? Czekajcie. Aha, chyba trzeba będzie to podpalić przez tą. O właśnie, to sam zginąłem niestety. Dobra, człowiek uczy się na błędach, tak? Nie wiedziałem, że to będzie aż tak mocny wybuch. I co, od nowa? No dobra. W sumie od razu mogłem to wysadzić i te wilki, które były obok, widzieliście, no tam te wilki były wcześniej, które musiałem wybić bardzo blisko, więc ja sobie z tego skorzystam, wysadzając tą beczkę i wysadzę chyba wszystkie wilki, bo widzieliście, jaka tutaj była ta fala rażenia, była naprawdę spora. Aha, udało się! Pięknie. Tylko wtedy też skóry nie wezmę z tych wilków, a ona mówiła, że się przyda ta skóra nam. Dobra, strzały wziąłem. Nie no, tego jednego wilka wysadzimy. Zobaczymy, czy w ogóle to mi wyjdzie. Ja tu pomału idę. On sobie patrzy, nie wiem na co w ogóle. Ale sprawdzimy, czy. Chyba to daleko. Niestety, dobra. Dobra, dostał i teraz wysadzimy tą. Czekajcie, czy ja mogę użyć. Mogę czy nie mogę? Nie, innej broni z ty kurde nie mam. O! Pięknie! Wilk zabity. Cała ta ich tutaj siedziba też chyba zawalona jest. Tak? Czyś. Dokładnie, widzicie? Już tutaj się nie da wejść, więc okej, zrobiliśmy swoje. Teraz, a jeszcze jakiś jeden tutaj wilk jest, dobra, zabijemy go, skóra się może przydać, jak nie sprzedamy jej, to będziemy mogli zrobić z nią coś innego. A, pięknie, za jednym razem tutaj dostał. Yeah.
No dobra. Zobaczymy. A nie, bo pewnie będziemy do tej babki musieli jechać, więc tak weźmiemy sobie kłada, pojedziemy do tej babki, która tam piła. Robi jakieś trunki. No i na, no wiadomo, no ja i drzewa to jest coś naprawdę naturalnego już. Chcę mieć krzywkę wpadający na drzewa. Jak nie w Forzy, to oczywiście w Far Cry'u. Troszkę poniszczyłem, ale chyba się nie obrazi. Hey. Badra, how are you? Good. I brought you these pelts. I thought maybe you could use them. It's a good idea. But you keep them. She has enough for her Tanka paintings. I'm sorry, Tanka what? This one is about the life of a guru. This one is about the demon Yalung. This one is about the goddess Kira. And that one is about Badra, the next Tarun Matara. No, niesamowity klimat, naprawdę. A living goddess, if you believe Sabal. Naprawdę mieli twórcy pomysł na... Being treated as an object. Thing. Thanks for your help. Later? Na osadzenie tej gry właśnie w takim miejscu. Ach, pięknie naprawdę to wszystko wygląda. Jestem zadowolony jak najbardziej. W chwili obecnej gra zasługuje na... Go see Longinus. He's a friend to the Golden Path and he'd be grateful you helped us. Longinus, you said? Yes. He's a weapons dealer and a priest, if you can believe that. Longinus is a little crazy, but if you want guns, he's the man you should see. I'll update your map. A naprawdę najwyższe oceny, ponieważ spełnia w 100% moje oczekiwania. Nie wiadomo, to jest dopiero początek, jakaś godzina rozgrywki, ale to jest już coś naprawdę niesamowitego. To, co widziałem na trailerach, w grze dostaje praktycznie znacznie ładniejsze, więc ja wam grę mogę polecić. Warto, myślę, że zainwestować w ten tytuł. Najwyżej jak wam się nie spodoba, zawsze możecie sobie go sprzedać, tak więc dobra. To by było w dzisiejszym odcinku tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. No i czekajcie na kolejny materiał. Będzie sporo łapek pod tym odcinkiem. Pojawi się dzisiaj jeszcze jeden, tak więc trzymajcie się. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!